Więc oficjalnie witam was z Hawaii po angielsku, czy Hawaju po polsku. A mianowicie z jednej z wysp na Hawajach, która się nazywa Big Island, albo też Hawaii. A tak się prezentuje terminal, do którego właśnie idę odebrać moją torbę z bagażem. A tak wygląda ten terminal w środku. No więc dobra, Nathan, co ty robisz na tych Hawajach? No tak jak już mówiłem na moim live'ie, że o tych Hawajach myślałem już od jakiegoś czasu. No i tak co tydzień sobie sprawdzałem te bilety i tak, kurde, no drogo, kurde, no polecieć, nie polecieć. No i tak jakoś w połowie grudnia powiedziałem tak rano, któregoś dnia wstałem: Nathan, YOLO, teraz albo nigdy. No i odezwałem się do takiego mojego ziomeczka, którego właśnie też poznałem w Austin, no i powiedziałem: słuchaj stary, jest taki pomysł, lecimy na Hawaje. No i właściwie on tak bez zastanowienia powiedział: ty, no właściwie dawno nie wziąłem żadnych wakacji. Mówię: dawaj, jedziemy. No i właściwie ten ziomeczek powinien teraz tutaj stać. Ale nie obyło się oczywiście bez fuck upa. Pamiętajcie, że to jest klasyk na podróżach z Nathanem. Zaplanowaliśmy wszystko, ustaliliśmy daty, kupiliśmy sobie bilety na samolot, no i zaczęliśmy planować, tak? Wszystkie kempingi zacząłem rezerwować, kolega rezerwował fury, jakieś tam Airbnb, jakieś tam rezerwacje na hajki. No i cały czas byłem święcie przekonany, że lecimy tego samego dnia. Aż do wczoraj. No więc co się okazało? Że piszę do ziomka wczoraj: ty stary, jesteś spakowany? Mówię: wszystko gotowe? No tak mi odpisuje: czy ty jesteś nienormalny? O co ci chodzi? Mówię: no jak o co ci chodzi? Lecimy jutro? No Hawaje. No tak się tak odpisuje, mówi: ty na pewno nic nie ćpałeś? No a ja mówię: dobra ty stary, no wysyłam print screena mojego biletu. No jutro, tak? Mówi: ty, ale my się umawialiśmy, że za 3 dni lecimy. Mówię: słucham? I wyobraźcie sobie, że robiliśmy cały nasz plan właśnie od tej daty przylotu mojego kolegi, w której ja byłem pewny, że ja też lecę. A wczoraj się dowiedziałem, że jednak ja sobie jakimś cudem kupiłem bilety na 2 dni wcześniej. No ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Szybko sobie tam poszukałem, znalazło się jeszcze miejsce w tanim hostelu, więc nie pozostaje mi nic innego, jak mieć po prostu 2 ekstra dni wakacji. I szczerze powiedziawszy, te 2 dni ekstra mi z nieba spadły, bo jeszcze mam od cholery roboty z edycją starych vlogów, które odkładałem na ostatnią chwilę. No więc po prostu zamiast edytować vlogi w moim szarym pokoju w Austin, to będę sobie edytował vlogi na Hawaii. Dobra. Ja już się nagadałem, lecę po bagaż. Plecak odebrany. Ja już wspominałem, że mój kolega doleci za 2 dni, a to znaczy, że dopiero samochód będziemy mieli za 2 dni. No, więc jakoś przez te 2 dni będę musiał sobie radzić bez samochodu. A że jest to wyjazd budżetowy, i właśnie przed chwilą sprawdziłem Ubera i kosztują prawie $40, no to idę na autobus. I powiem wam, nie ma tragedii, bo autobus mam właściwie za 20 minut. Jedną przesiadkę gdzieś tu mam w centrum i 40 minut powinienem być w moim hostelu. Ale powiem wam, przyjemnie jest wylądować w takim miejscu, pooglądać sobie te palemki, 24 stopnie, kokoski. To będzie dobry trip. Lekki fuck up. Tu, gdzie zaznaczone powinien być przystanek. Ja tu jestem, GPS źle pokazuje. I powiem wam, nie ma ani jednego znaczka, że to jest jakikolwiek przystanek. Pokazują, że tutaj szatle jeżdżą do wypożyczalni samochodów, jakieś prywatne autobusy, czy nawet, że to jest punkt odbioru, że przyjeżdża po nas Uber. Ale nie ma nic na temat autobusów, więc nie wiem. Za 2 minuty ma on być, więc lepiej, żeby był. Tak w ogóle, ciekawostka numer 2. Kupiłem sobie taki plecak za recenzją Kesha, który ma dokładnie taki sam. Jak widzicie, jest też szpiwór.
ponieważ to jest wyjazd ekonomiczny i ponad połowę nocy będziemy spać w namiotach. Będzie troszeczkę hosteli i chyba jedno Airbnb, ale wszystko będzie ekonomiczne i celem tego wyjazdu jest to, żeby pod koniec wam pokazać, że te Hawaje nie są takie straszne i jeżeli możecie pójść na kilka kompromisów, zwłaszcza jeżeli chodzi o jedzenie i nocleg, to naprawdę w miarę rozsądnych pieniądzach, oczywiście nie licząc przelotu na Hawaje, to już tutaj na miejscu można takiego tripa zrobić. Ale o tym będzie w podsumowaniu, czyli za jakieś 43 miliardy vlogów. Ej, już się robi ciemno. A busa jak nie ma, tak nie ma. Przed chwilą sprawdziłem i jednak się pomyliłem. On dopiero teraz powinien przyjechać, co zmienia faktu, że jeszcze nie przyjechał. Dobra, to z takich newsów to po 40 minutach czekania ani jeden, ani drugi, ani trzeci autobus nie przyjechał. Tak więc jak przylecicie na Big Island, to raczej nie polecałbym polegać na środkach komunikacji miejskiej. No, a ja się robię głodny i zły. No więc po godzinie czekania poddałem się. Jak autobusu nie było, tak nie ma. Tak więc niestety, ale jadę taksówką do hostelu. Taka przyjemność będzie mi kosztowała $30. Zatrzymaliśmy się w jakimś centrum handlowym, ponieważ pani taxi driver musiała iść do toalety. Nie wiem, pierwszy raz mam taką sytuację z Uberem. No ale przynajmniej wam pokażę, jak wygląda taki tutaj mall. Jak widzicie, dużo się nie różni od Ameryki. Jest Panda Express, tutaj mamy Subwaya, tam jest T-Mobile, jest drugi fast food, Dairy Queen. Dojechałem. Tak właściwie jak sobie policzyłem, to babeczka jechała 16 km, no to te $30 za te 16 km tak źle nie wygląda. Tak się nazywa mój hostel na kolejne kilka dni. My Hawaii Hostel. I noce są tu bardzo tanie, bo ja bukowałem tutaj noce właściwie w pokoju 8-osobowym za $50 za dzień. Trochę było zamieszanie, ponieważ kuchnia i social room i recepcja znajdują się w jednym, w tym samym miejscu i jak tam szedłem, tam było dużo ludzi i w ogóle: o, ty chcesz zrobić check-in? Tu zapraszam do stołu, przy którym właśnie ktoś sobie kroi, nie wiem, pomidora czy whatever, a tu jakieś psy biegają i w ogóle. No nieważne, już jestem w moim hostelu, to jest mój pokój. Jest tam 8 łóżek, no jak wszystko wygląda, to wam na razie nie będę pokazywał, bo siedzą tam inni ludzie, więc nie będę ich tam od razu stresował na dzień dobry. Tutaj mamy takie patio. Całkiem przyjemnie. No, a wszystkie pokoje znajdują się na pierwszym piętrze. Właściwie według Stanów to na drugim piętrze, bo w Stanach nie ma parteru. A na pierwszym piętrze stanowym, czyli polskim parterze, znajdują się właśnie łazienki, kuchnia / social room / recepcja i jakieś inne pierdoły. A ja jestem mega głodny i właśnie to, co wam pokażę jutro, i to jest właśnie część mojego tripowania ekonomicznego, to jest to, że kupiłem sobie właśnie takie freeze dry posiłki, takie jak jedliśmy na Alasce, czyli te takie liozifofilowane, nie wiem, ja napiszę na dole, jak to się nazywa. Kurde, tak zjadłem, usiadłem na kanapie. No i tak sobie siedziałem przez godzinę, w ogóle się nie ruszając. No bo troszeczkę się godzinki przesunęły i właściwie u mnie w Teksasie jest teraz 3 rano chyba. I jestem na nogach od 4 rano, czyli właściwie 24 godziny. No, ale powiem wam, hostelik fajny. Przedział wieku od 20 do 60, więc bardzo zróżnicowanie. I ja myślałem, że to ja tutaj jestem budżetowo, że jem ten liofilizowany posiłek. Ale słuchajcie, była tutaj taka dziewczyna, właśnie ledwo po studiach, przyjechała sobie na tripa na Hawaje sama. Jadła sam ugotowany suchy ryż.
z wkrojonym zielonym ogórkiem. Tylko i wyłącznie. Więc to jest dopiero życie na budżecie. No nic, ja już jestem pod moim pokojem, nie chcę tutaj już hałasować, bo widzę, że światło już zgasło. A ja padam na łeb. W takim razie do jutra, mordeczki. No i witam was w kolejnym dniu. Z racji tego, że mam chwilę spokoju, nie ma tu żadnego ze współlokatorów, to pokażę wam, jak wygląda mój pokój. Więc dobra, żebyście mieli pełną perspektywę. Jest to zwykły pokój z 8 łóżkami, nic specjalnego. Jedyny minus tego pokoju, który zauważyłem jak na razie, to to, że gdzieś tam, nie wiem gdzie, ktoś hoduje kury. I równo dzisiaj o 5:30 rano jakiś kogut sobie zaczął kukurykać. Więc sobie nie pospałem tak, jakbym super chciał, ale trudno. Plan na dziś: przede wszystkim pokazać wam, jak ten hostel z zewnątrz wygląda za dnia. Po drugie, pojechać na jakieś zakupy. No bo z racji tego, że mieszkam w hostelu, a ten trip jest ekonomiczny, no to właśnie będę sobie sam gotował. No a potem mam plecak, w plecaku laptop, no i cały dzień praktycznie będę siedział i edytował moje zaległe vlogi, jak zwykle. Super. Dobra. No to tyle. Więc tak, taki widoczek nas wita od razu po wyjściu z hostelu. Tą strefę wam pokazywałem wczoraj w nocy, ale pokażę wam jeszcze, jak ona tutaj za dnia wygląda. No i tutaj jesteśmy koło takiej ala. Ona nie jest aż taka ruchliwa ulica, ale jest. Teraz tak, tu u góry znajdują się 4 pokoje i w każdym jest 6-8 łóżek. Schodzimy na dół. W ogóle tędy raz, dopiero pierwszy raz dzisiaj schodzę, wczoraj nie schodziłem, więc nawet nie wiedziałem, że mamy tutaj dodatkowo taką fajną strefę. Jak super. Pokażę wam, jak jest od tyłu. Od tyłu mamy kwiatki. Tu już są takie fancy kwaterki, gdzie są po 2-4 łóżka, więc wiecie, taka trochę elita, nawet mają swoje krzesełka. Jest nawet barbecue. Są znaczki. Jest jedna łazienka, jest druga łazienka, jest pralnia i śmietniki na recycling. Dobra. To pamiętacie, wczoraj wam mówiłem, że jest pokój, który jest zarówno kuchnią, social roomem i jeszcze recepcją. No to właśnie do niego wejdziemy. Tak więc, jak widzicie, tu jest kuchnia. Tam dalej jest social room. A ten laptop tutaj, no to jest recepcja właśnie. Spoko, co? Dobra, teraz wychodzimy na zewnątrz. No. A tak wygląda ta strefa, którą wam przed chwilą pokazywałem z góry, z dołu. No, no to tyle. To ja idę do sklepu. Okazało się, że na mapie jest jakiś sklep 15 minut stąd, ale gościu z hostelu mi powiedział, że właściwie jak pójdę w drugą stronę, to jest sklep 1 minutę stąd. No i się okazało, że reszta ludzi też o tym nie wiedziała, więc teraz zamiast mnie samego, to idziemy sobie w trójeczkę. No, to zaraz zobaczymy, jakie są ceny na Hawaje. Chodników nie ma, ale są takie dwie kreski namalowane na boku jezdni i to służy nam za chodnik / ścieżkę rowerową. Jakbyście się zastanawiali, jak daleko mój hostel jest od plaży, od wody, no to tak daleko. Całkiem cool, co? A nasz sklep się nazywa Banyan Mart. No i jak widzicie, sprzedaje zimne piwo, jakieś inne likiery, wina, snaki, no i właśnie zwykłą spożywkę. I jest tylko cash only. No i niczego lepszego się nie spodziewałem. Wygląda jak każdy inny sklep deli, nawet w Nowym Jorku. O, takie jerki po 11. W normalnym sklepie w Stanach za jakieś $8, więc nie aż tak dużo drożej. Taka butelka tonika czy sody $4, no to już sporo. Już się przestraszyłem, że nie ma tu mleka ani jajek, bo to jest właśnie mój główny punkt tej wycieczki. Ale właśnie pani powiedziała, że tutaj jest kolejny room i tutaj te jajka znajdę z tym mlekiem. Dobra. Więc mleko, cholera, jest tylko takie duże. Nie mam wyboru, trudno. Jakieś takie napuchnięte to mleko. A ile kosztuje? Nie mam zielonego pojęcia.
Ja cię pierdzielę. Ej, jajka. 12 jajek. 10,50. 10,50. Jedno jajko za dolara. No tak w sklepie w Stanach to tak 4-5 dolarów. No już ostatnio była podwyżka jajek przez to, że jakiś wirus był podobno i powybijał trochę kurek. Ale 10 dolarów. Grubo. Dobra, bacon. Też 10 dolarów. No bankrutuję tu dzisiaj. Ja muszę przemyśleć to wszystko. No dobra, pokażę wam jeszcze troszeczkę cen. Taka paczuszka cukru 5 dolarów. Tu jest pół kilograma. Butelka oleju 11 dolarów. Taki mały miód 10 dolarów. Syrop slonowy 12. Patrzcie, taka hurtowa puszka kawy 25. Paczka mac and cheese 2,75. Za... What's up, G? Your homeboys? Huh? Your friends? It's for my blog, so it's gonna be on YouTube. Jakąś szyneczkę może sobie kupimy? O! Też 10 dolarów. I to są, wiecie, Kirkland to jest taka marka, która dla Costco robi, czyli dla takiego Selgrossa można to nazwać. I to ogólnie powinno być tanie, ale oni kupują to tanio, a potem sprzedają drogo. I to jest biznes. Arizona. Odwieczna Arizona, która w całych Stanach kosztuje zawsze dolara. Od zawsze. Tutaj kosztuje 3,25. Ale na plus mogę powiedzieć, że alkohol nie jest taki drogi. Na przykład takie czerwone winka po 13. One normalnie chyba chodzą po 11, więc alkohol nie jest zły, więc jakbyście się mieli zastanawiać, co kupować właśnie w takich minimartach na Hawajach, no to raczej zaopatrujcie się w alkohol niż w resztę rzeczy. Nie, sorry. Moja cebula tego nie wytrzymała. Jak sobie policzyłem, że jajka to jest piątka na jedną porcję, szyneczka to jest jakieś drugie 5 dolarów plus jakiś chlebek czy coś, to wyszło mi, że za własne zrobione śniadanie w hostelu zapłaciłbym, a no jeszcze mleko przecież do kawy, jakieś 15 dolarów, więc spasowałem. Właściwie moi znajomi właśnie z hostelu, którzy ze mną poszli na zakupy, też spasowali i powiedzieli, że oni idą na busa i jadą po prostu do centrum, do większego sklepu. Więc czemu ja nie miałbym skorzystać z tej okazji? No i też idę właśnie na tego busa i jedzie. Chciałem tylko powiedzieć, że u mnie spod hostelu jest przystanek autobusowy, z którego jedzie jeden autobus, ale wyszło na to, że on jest dopiero za pół godziny. Znowu ten cień. Więc idę na razie z buta. Ile dam radę, tyle przejdę z buta. Chciałem wam pokazać, jak tu właśnie fajnie wygląda moja okolica. Tutaj na tych wszystkich wzgórzach widać, są jakieś domeczki, ludzie mieszkają. Tam jest taka jedna większa góra. Ale to jeszcze nie jest wulkan. Chyba, tak mi się wydaje. Nie, to chyba jeszcze nie jest wulkan. A ja sobie idę dalej przez siebie. Dałem wam przyjemnie wśród takich palemek chodzić. I muszę wam powiedzieć, pogoda jest piękna. Nie jest za gorąco, nie jest za zimno. Przez następne 10 dni pogoda waha się od 19 w nocy do 25 w dzień. Czyli no idealnie po prostu. No bardziej idealnie się nie da. Ciągle jakieś ziomki mnie tu zaczepiają. Jacyś ludzie mi ciągle machają z samochodów. Wszyscy tam mahalo, mahalo. Więc powiem wam, no jest klimat. Tutaj sobie ktoś mieszka. Klasyczne amerykańskie skrzyneczki na listy. No pamiętajmy, Hawaje Hawajami, ale jednak jest to już Ameryka, więc takie połączenie takiej rajskiej wyspy z tym wszystkim złym, co jest amerykańskie niestety. No i po jakichś 10 minutach dotarłem na taki oto marketplace, ryneczek. Z tego co widzę, to tutaj są jakieś sklepiki właśnie z kawą, mydełka, oleje. Jakieś właśnie łańcuszki, jakieś różnego rodzaju ręcznie robiona robota, nawet jakieś lody są.
Nie wiem, przejdziemy się, zobaczymy. O, są takosy. Okej. Okay. Zobaczymy. Czy 100 dolarów za tako, czy 120? Czy może tylko 80? 3 takosy za 14, burrito za 13, quesadilla za 13, sałatka też za 13. Nie jest tak najgorzej. To jeszcze jakbym sobie na lunch tutaj wpadł, to myślę, że spokojnie mógłbym się szarpnąć. Tak wygląda wejście do tego marketiku, ryneczku hawajskiego. No i powiem wam, urzekam je. Jest bardzo ładny, bardzo sympatyczny. Macie tutaj całą tablicę i na dzień dzisiejszy wygląda na to, że jest tutaj aż 48 biznesów, czyli całkiem sporo. No to dobra, jedziemy. Proszę bardzo, jest spa, nawet dla pieska. Dużo, dużo, dużo ciuszków. No ja właściwie jestem w ciuchy załadowany, więc możliwe, że jedyne co to sobie coś może na pamiątkę kupię, albo właśnie jakąś taką śmiesznawą koszulę. Na przykład taka koszula 40 dolarów. Hi, how are you? Są mi magnesiki. Właśnie, jak jeszcze nie wiecie, to Nathan ma Patronite'a. Więc jakbyście chcieli dostać magnesik, już chyba nie z Hawajów, bo ten vlog będzie po, jak ja już stąd wyjadę, ale z jakichkolwiek przyszłych podróży, to zapraszam, polecam. No to dobra, ciuchów a ciuchów, już się napatrzyliśmy na ciuchy, są owoce. Zaraz zobaczymy, w jakich cenach takie owoce tutaj jeszcze są. Hi, how are you? I'm good, how about yourself? I'm good, thank you. Awesome. Mamy awokado za 3 dolary, jedno, dwa za 5. I have bigger avocados here. And, oh, okay. That's wielkie awokado. Awokado, yeah. Great, thanks. Małe bananki. Apple banana, yeah. Okay. 2 dolary właśnie za takie 3-4. That's a really good, sweet bananas. I might try it. Yeah, please. Papajki, 2 za 6, nie. 2 dolary jedno, 6 za 5. No to dobry deal. Taki bananasik za szósteczkę. Nieźle. Taki cały kwiatek za 25. Chyba mnie pani skusiła i chyba właśnie sobie takie bananki wezmę teraz na drogę. Zanim jeszcze dojdę na te zwykłe zakupy. No. Czas na pierwszy tasty. Żeby nie było, banan obrany testuję z wami. Good, huh? It's good. Yeah. Pani mnie jeszcze zaprosiła do środka. Chciałem wam pokazać właśnie jeszcze trochę rękodzieła, jakie tutaj mają. Takiego różnego rodzaju posążki czy rzeźby, 120-140 dolarów. Takie za 40. I jakieś takie różne pierdołki, wiecie, co sobie możecie do domu wziąć, powiesić na ścianie. Tutaj 15, tu 20. Całkiem spoko. Dobra, thank you. A, jaka bardzo miła pani. Namówiła nam bananka. Jest i kawa. Chciałem zrobić swoją kawę, ale może pójdę na tutejszą kawę, no bo nie wiem, czy wiecie. Ale Kona jest uważana za drugą najlepszą kawę na świecie. Pierwsza jest Blue Mountain Jamaica. Z Jamajki. A druga jest właśnie tutaj z Kony, z Hawaii. No i jest jeszcze ta Kopi Luwak, co te zwierzątka tam ją jedzą, robią kubkę i to przechodzi ta kawa przez te kwasy żołądkowe i podobno ta kawa jest wtedy po prostu super. No ale ja tego nie liczę, no bo jednak jakiś tu ekstra proces zachodzi. Ja mówię o takiej jednak hodowanej kawie, więc Kona, numer 2 na świecie. No i może przetestujemy. It's super hot, so I'm gonna leave room for your hand. You can have as many guys as you like. All right, thank you. Więc dostałem od pana właśnie medium roast na spróbowanie. No bo jakbym wziął orzechową, no to jest też kawa smakowa, więc wiadomo, oszukana troszeczkę. Więc trzeba sprawdzić, jak prawdziwa kawa smakuje. I powiem wam, ten medium roast to jest taki nasz dark roast. Ale dobra. Tylko jest zdecydowanie mocniejsza, no. Bliżej jej do jakiejś właśnie takiej bardziej brazylijskiej kawy niż
niż kolumbijskiej, którą ja akurat preferuję. Ale warto było spróbować. Jakbyście byli żonni może troszeczkę właśnie jakichś bardziej ekstremalnych atrakcji, no to są na przykład... Boże, jak się na nie mówi? Totalnie zapomniałem. What's the name of it? Pits. Pits? O. Peaches. That's the Calypso. Okej. Okay. Jak się nazywają te małe konie? To jest dramat, ja nie pamiętam. Ej, wstyd naprawdę. Nie mam zielonego pojęcia, jak się te małe konie nazywały. Czy co, aż sobie zgoogluję. Siara. Kucyki do chuj. Tu mamy mydełka. Hi, how are you? I nawet takie fajne handmade macie kubki. $50. A takie mniejsze na herbatę za 35. No szkoda, bo akurat mydło już przywiozłem ze sobą. Gdybym wiedział, to może kupiłbym coś lokalnego. No to chyba tyle z tej wycieczki po markecie. Zaraz się okaże, że ta moja wyprawa w ogóle do sklepu po jajka to będzie całodniowa wyprawa po całej okolicy. No ale trudno, no to tak będzie, no w takim razie. Po jakichś 15 minutach, może nawet 20, spacerowania w kierunku centrum natrafiłem na pierwszą ciekawostkę. A mianowicie rowerki do wypożyczenia. 3,50 za jedną jazdę do 30 minut. $10 za unlimited jazdy do 30 minut przez 24 godziny. No bo jak zwykle autobus, który miał jechać, nie jedzie. No więc ja sobie idę dalej z buta. Ale przynajmniej poznaję tutaj okolice. No i przyjechał mój autobus. $2. It's $2? Or... No, free. Ah, free. Grab a seat. Myślałem, że jest za $2, ale jest za darmo. Okna są otwarte.